Weekend. Będzie równie krótki, myślę, jak poprzedni, aczkolwiek tyczy się ilości widzów na moim kanale, ilości subskrypcji, i tego, co z nim planuję, i to, to już też wiecie, bo jest w tytule, no nie. E, chodzi o to, że w zeszłym tygodniu praktycznie stuknęły mi 4 miliony. 4 miliony. O, chciałabym! 4 tysiące widzów, e, za co jestem bardzo wdzięczna i w ogóle zszokowało mnie to, a tym bardziej szokuje mnie, w jakim czasie to rośnie. Bo w tej chwili, nagrywając ten filmik, mam 4671 subskrypcji. Jezu, ludzie, jestem taka zszokowana, że... I codziennie, codziennie dostaję nowe. Także jestem mega pozytywnie zaskoczona, za to Wam bardzo, bardzo dziękuję. I postanowiłam, że czas na to, żebyście mogli zadać mi pewne pytania. Więc będzie Q&A, tak? Pytania i odpowiedzi. Eee, I macie czas... Hmm, jak długo? Powiedzmy, że do live'a, bo po live'ie będę musiała obrobić się właśnie z tymi pytaniami. To tak, do 9 maja macie czas, żeby pod tym filmikiem zadawać mi pytania. Możecie zadawać pytania, ponieważ yy, no nie są to tysięczne ilości widzów, bardzo duże. I myślę, że nie każdy ma ochotę zadać mi pytania, więc możecie zadawać pytania, jakie wam się żywnie tam podobają. I nie ma ograniczeń, że po trzy, no zobaczymy ile tego tam wyjdzie. Jeżeli będzie ich za dużo, to ja po prostu wybiorę jakąś tam kwidesencję albo zrobię kilka filmów. Tylko nie chciałabym Was zanudzić, no nie? Także y, możecie pytać. Oczywiście zrobię selekcję typu zbyt prywatnych pytań, na które nie będę chciała odpowiedzieć, ale myślę, że, że takie pytanie się tam też gdzieś pojawią. Y, znaczy, no, na pewno będziecie wiedzieli, których pytań mi więcej nie zadawać. Mam nadzieję, że ta opcja Wam się podoba. Ja jestem trochę przerażona, bo ludzie potrafią być bardzo kreatywni w zadawaniu pytań, nie wiem, czy będę w stanie na nie odpowiedzieć. Aczkolwiek no myślę, że to jest takie kolejne moje wyzwanie, bo naprawdę zostaje bardzo dużo wiadomości od Was w ostatnim czasie i szukacie jakiegoś tam kontaktu, a ja nie bardzo mam też czas, żeby na to wszystkie wiadomości odpisywać. No, jak wiecie, więcej dzieje się na moim kanale ostatnio, a też pracuję i pracuję naprawdę dosyć sporo. No i mam też prywatne życie, które jest dla mnie najważniejsze, mimo wszystko. Także no, staram się nie zaniedbywać fraglesa, <gry> który aktualnie śpi, jak ja to nagrywam. No i, i myślę, że, że kwestia, znaczy, opcja QA będzie dla Was bardziej satysfakcjonująca, jak również dla mnie troszeczkę łatwiejsza, że ja po prostu usiądę i odpowiem. Tak. A dla Was o tyle, że będziecie też mogli widzieć może moją reakcję na te pytania, no nie wiem, zobaczymy. No i, i jest większa szansa, że dostaniecie na nie odpowiedź, a nie tyle, ile dostajecie w odpowiedziach pisemnych. No dobra. Myślę, że to tyle. Odsyłam Was do tych dwóch poprzednich filmików, które pojawiły się tam wcześniej, czyli pierwszy na temat Legionów w Aionie ja i drugi na temat vlogów i propozycji na vlogi, także też myślę, że warte, warte obejrzenia. Nie za długie, więc nie znudzicie się bardzo. A ja żegnam się z Wami, to już koniec, to już jest ostatni vlog na tą chwilę, informacyjny, także nie spodziewajcie się więcej. <laughs> żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnych filmach. Pa, pa!